Proszę Państwa, się widziało Janusz Pijanka dzisiaj, w dniu dzisiejszym, czyli 13. Zobaczcie, jaki sobie obiadek zrobiłem. Tylko Pani kamerman, oj, żebyś się Pan nie przewrócił tutaj. Proszę. Udko z kurczaszka, 2 za 3,30. Sosik zrobiłem, proszę bardzo. O, tutaj proszę, kapusta, Suzana kupiła. Proszę, jest tutaj sponsorka z Ameryki. Proszę, o, ja je zrobiłem i to. No nieważne jak co, i zaczynamy jeść, proszę Państwa, teraz. Ditki dobre czy niedobre? Powiedziałem jej, żeby powiedziała, czy dobre, czy niedobre. Oj, kurczę, nie mam na czym postawić. Nie mam na czym postawić teraz mojego kamermana. Tu postawię, to mam taki jakiś termosik, proszę. Oj, może się uda, oj, kurczę się. Na moim amerykańskim, co w Panamie, dostałem termosik. Odwrotnie muszę postawić. Aj, nie mam, nie przygotowałem się, bo nie myślałem, że będę to nagrywał, ale nagrywam teraz, proszę Państwa. I już, o, ja Ci dałem swój widelec, a gdzie są moje drugie widelce? Znowu dzisiaj nie mam widelca. Nie, jest dzisiaj widelec. Pychotka będzie, proszę Państwa. Do jedzenia, a nie do wąchania. Kapusta z olejem z solą. No i łódko, proszę Państwa, takie o. Szkoda, że Nikusi nie mogę tego robić. Nikusia nie wie, jaki tatuś pyszny sos zrobił. Co zrobię, proszę Państwa? Na oleju zrobiłem, z cebulką posoliłem, przyrumieniłem, przypaliłem tą mąkę. Nie miałem pieprzu dzisiaj, to dałem bez pieprzu. No i mięsko. Piechotka. Mówi, że bardzo dobre. Proszę, zobaczcie, jak cina amerykanka. Bon gut? Dobre? Smaczne czy nie? Smaczne. Pyszne. Pyszne. Patrzcie, nawet po polsku umie mówić. Ja no sé cómo el repade Noel, avant Noel. Ona mówi, że jak jedzenie, które mam, które daję na Boże Narodzenie. Hoka hej. Trebona sos. I moja córeczka Nikusia nie może tego spróbować. Sos mi jeszcze został. A kapusta jest, Suzana kupiła taką kapustę. Zobaczcie, tu jej kazałem wziąć. Ona nie wiedziała, ona myślała, że to jest do jedzenia, a nie do kwaszenia. I zaczęły, dziurkę zrobiła, zaczęły muszki wchodzić, a mówię, zobacz, przed chwilą ubiłem to tuczkiem, młotkiem od schabowych, zobaczcie. Cały garnek soliłem i trzeba jutro wziąć jakąś bańkę 5-litrową, powiedziałem, z wody, jak kamienia nie znajdzie i będzie miała kapustę kiszoną. Hoka hej! Mem lo pule. Il est très très bon. Parce que ja, mówi, że bardzo dobra kurczak. Bo Janusz Pijanka robił. Très bon? Delicieux. No, widzisz, Olga? Ja do znajomej przyrządzam, kurczę. Jak ty nie chciałeś, jak Iluszka wcinał schabowe, robiłem palce lizać, a ty mu nie dałaś nawet zmywać. Ja tutaj gotuję, a kobieta z Ameryki zmywa, sprzątaczka, tak jak i u Tomka, zmywa, czyści, kurczę, podłogi. Amerykanka. Proszę. Kurczaszek nie do niuchania, jako do jedzenia, proszę. No, to ubrę na restaurant? Mówi, żebym restaurację otworzył. Ten bon questo. A i herbaty nie zrobiliśmy, jeszcze trzeba wodę zrobić. Ja no, ci savais, tu es magnifique. Je dois dire ça. Ona mówi, że jestem magnifique. Tu es magnifique. Jestem wspaniały. Pasko Jordi, promenade, vino, Sevre, te magnifique. Proszę bardzo. Hoka hej. Zobaczcie, tu mam podarunek.
od niej z Ameryki indiańskie dostałem. No także wodę stawiam i wiecie jak ja to szybko zrobiłem? Ona mówi, że jestem wspaniały. Patrzcie jak wcina Amerykanka polskiego klonowskiego kucharza jedzenie. C'est la bonne qualité. Mówi, że bardzo dobre, dobrze to zrobiłem. Pyszne. Bo ja lubię dobrze zjeść. Pyszne. Pyszne mówi. Też tak uważam. Etonné, hein? Dobrze, że trochę podładowałem aparat. A jutro przyjeżdża Jurek Agaciak. Rano. Zobaczcie jak je. Aż się jej kurczę podbródki częsą. Nie rozumie co mówię. Rozumie co mówię? Rozumiesz. Rozumiesz. Now I understand everything, so watch out. Dit along pour Andia, Missy Suka, comme Janusz, beaucoup signé, je voulais partir en Amérique. Je voulais partir en Amérique avec Janusz. T'as invité nous? Of course, you have an invitation. Oui, à Missy Suki. The Missy Suki Indian. J'arrive avec des vêtements d'Andia, dit en anglais. Oh my god. You're gonna go there? Did, avec chapeau de plume. With everything, no? All your dress. Indian dress. I Indianom zrobię takie jedzenie, powiedz, polskie schabowe. Że fede por Andia And he's gonna cook for the Miccosukee Indians. Oh my god. Ah oui. Jamais oublié moi. Oh my. Je dis, jamais oublié de Janusz. We will never forget Janusz. Nigdy Indianie mnie nie zapomną. Indianom będę robił w rezerwacie, bo jestem zaproszony do Ameryki, polskie jedzenie. Mais Janusz, peut-être que tu arrives et tu restes là-bas. Toute la vie. Haka, hej, herbatka zaraz będzie. Je voudrais que tu... Que quand tu... Tu arrives peut-être aux États-Unis avec ton costume d'Indien. Avec tout, avec les chapeaux et ça. Chcę, żebym przyjechał do Ameryki w indiańskim stroju do Ameryki. Aeroport de Miami. I mówię, do serwisu emigracyjnego. No zobaczymy, coś wymyślę, żeby było ciekawe. Już jestem zaproszony. Tam witam Ameryk? Yes, you have. Now, of course, you know, it's not my house. C'est la maison de mes parents. Les soeurs, les frères. Yeah, my sister and my brother. They would be they zobaczcie, would braterstwo polsko-amerykańskie, niech zobaczą. Gitki, jena de drapo polonei amerykańsze, madą kuzin, git. De qua? Jena de drapo de Ameryki ici. Oh, yes, we have flags from the USA and from Poland. Poland, do kuzin. In the kitchen. A oui. No in nie mam tu na miejscu piropuszy, bo bym zaraz piropusz założył. Janusz! But maybe you will... A, i Sabrina moja córka. You veteran star. Mówi, że jak zajadę, to będę gwiazdą. Haha! I zawdzięczam to wszystko Ranoresowi, że mnie na zloty indiańskie po łonie puszcza. Ranores, Sina, to wyście to zrobili, że po świecie jeżdżę w stroju indiańskim. Hoka, hej! Stara Miami. Okej. Okay. I wish you the best. Ameryka stoi otworem. Le Amérique sous des ouvres. Ameryka już odkryta k nam. Depuis trois jours. This is good. Trois day. Three day. For the three. Smakowało? Pyszne. Puste ma być. Pyszne. Mówię, że jak smakowało, to musi być puste. Także widzicie. Kurczę, lecę pod... A nie zdążę piropusza przynieść. Patrzcie, łapacze snów w kuchni i wszystko tutaj jest. Miami, Orlando.